Pomorska Telewizja Narodowa, Gdańsk. Jesteśmy przed Muzeum Kocierskim, a tutaj zauważyłem, że nadchodzi grzybiarz. No nie, muzeum zamknięte, bo dzisiaj niedziela, ale grzybiarz idzie, może nas coś powie, co tutaj się dzieje w ogóle w tym Osieku jesteśmy. Taka miejscowość Osiek i idzie grzybiarz. Panie, skąd pan takie grzyby piękne wziął? Pokażmy te grzyby to może do kamery. Bardzo ładne grzyby, bo to bory tucholskie mamy, tak? Z Kociewia, z Kociewia. Z Kociewia. I pan był na grzybach dzisiaj? W borach tucholskich, tak. Aha, aha. No a tak się trafiło, że pan pod naszym muzeum tutaj stoi. No tak, bo ja chciałem się dostać do tego muzeum, ale nie mam klucza i nie wiem, kto tam to otwiera. No to ma pan szczęście. Bo nie wiem, kto akurat, akurat ja tym zarządzam. Więc... Razem z grzybami. Też. Tak. I pan i na grzyby chodzi, i muzeum operuje? Od rana tak. Od rozumiem, rana grzybki, pan aktywny człowiek jest. Od rana pan nie śpi w niedzielę rano do 12, jak niektórzy, tylko pan chodzi na grzyby. No. I to jest zdrowe. Po tych deszczach należało pójść, bo to są pierwsze grzyby, pierwsze prawdziwki. W tym roku? Zobaczmy. Tak. Pan weźmie te dwa prawdziwki takie duże do ręki. No, do ręki, niech pan pokaże. No bo to jest trofeum, można powiedzieć. Takie prawdziwki, proszę pana. O, tutaj pokażmy tutaj grzyby. Jeden, zdrowe, drugi. No. Coś super, super. Takie grzyby to tylko w borach tucholskich chyba są. Nigdzie na Kociewiu. Na Kociewiu, no właśnie. Bo tu region Kociewie jest, tak? Nie Kaszuby, tylko Kociewie. Tak. I tutaj mamy takie grzyby właśnie. A możemy wejść do tego muzeum, proszę pana? Jak pan, może ma pan klucze? Chwila przerwy. Aha. Klucze się za chwilę znajdą. Dobrze, dobrze. Spokojnie, bo ja cały czas na bieżąco to dokumentuję, proszę pana. Co my tu robimy? Muzeum Kociewskie, galeria i budynek szkolny. To było, była szkoła kiedyś, tak? Tak, to była szkoła. 892 rok. Czteroklasowa. Czteroklasowa. No ja wiem, bo kiedyś moja ciotka uczyła też w czteroklasowej szkole, była nauczycielką. Właśnie poszedł pan grzybiarz i muzealnik. I muzealnik, pan grzybiarz i muzealnik poszedł właśnie do... po klucze poszedł, zaraz przyjdzie tutaj do nas. Otworzy nam to muzeum i zobaczymy, co mamy tam w środku. Pomorska Telewizja Narodowa zaprasza do Muzeum Kociewskiego w Osieku. To jest za Starogardem. Poprzez Skurcz się jedzie. W Wycinkach w gminie Osiek. Wycinki, tak? W Wycinkach w gminie Osiek. Aha, tak. Rozumiem. Wycinki. No to się tak nazywa. No to kawałeczek sołectwo, tutaj. Sołectwo Wycinki, gmina Osiek. Rozumiem. No i tutaj takie piękne figurki mamy. Kto to rzeźbi, proszę pana, niech pan nam powie jeszcze. To jest pokłosie drugiego pleneru twórców ludowych i artystów. Kiedy to było? Który się odbył w 2013 roku. To nie tak dawno. Nie tak dawno, tak. Mhm. I to takie rzeźbiono piękna, tu na miejscu. Piękna kapela tu na miejscu. A rzeźbiarze byli skąd? Rzeźbiarze z naszego Kociewia i z Kaszub. I z Kaszub. I takie piękne, tutaj Matkę Boską wyrzeźbili też, tak widzę? Tak, Madonna, czarna Madonna. Madonna Wycińska. Wycińska, to tak. Nawet jest przypisana do tej waszej miejscowości. I to jest dzieło pana artysty Marka Zagórskiego ze Starogardu Gdańskiego. A, ze Starogardu, przyjechał. Z Rokocina, pod Starogardem Gdańskim. Czyli konkretnie. Taki twórca ludowy. No, artysta można powiedzieć już teraz całą gębą. Tak. Rozumiem. No dobra, weźmy do środka, zobaczymy co tam się dzieje. Co tam mamy do za eksponaty w tym muzeum. Świetlica wiejska tu jest w Wycinkach jednocześnie. Tu się świetlicowe zajęcia odbywają, tak? Można wypowiedzieć. Pięknie, wchodzimy do środka. Zachowane drzwi. No, lew jest nawet. O, drzwi się wbijają. Odbicie. Wbijają się drzwi w ten. Ścianę? Tak. No tak, specjalnie. No dobrze, idziemy dalej. Pokłosie energii dzieci. Idziemy, no dzieci tutaj przychodzą, znaczy się. I bardzo dobrze, że dzieci mają co robić tutaj w tych Wycinkach. Skrzynia ze skarbami, to tu pirackie skarby, czy co to jest? No powiedzmy, to są skarby. Ukryte. Ukryte, tak, no, wycinkowe. To jest tak jak złoty pociąg. Rozumiem, złoty pociąg, nie będziemy zdradzać wszystkich tajemnic. Tego nie. Wchodzimy do świetlicy. No i proszę, co my tu mamy? Malarstwo mamy. W świetlicy jest galeria fotografii. Aha, fotografia. Moje fotografii, tak. A pan jeszcze fotografuje oprócz zbierania grzybów? No tak, Zenon Serkiewicz tutaj. Można rzec kustosz tego muzeum. Tak? I pan robi zdjęcia, grzyby zbiera i co jeszcze pan robi tak w ogóle? No, proszę pana, jeszcze jestem taką funkcję zaszczytną pełnię jak przewodniczący Rady Sołeckiej. O, to pan, panie, ważniejszy od sołtysa. Pan ważniejszy od sołtysa, bo sołtys musi robić to, co rada mu każe. Jak wiemy. No. Dobrze, tu mamy te ładne zdjęcia. No, można to sobie przyjść i zobaczyć najlepiej na żywo. Co jeszcze mamy tutaj w tej sali? Zebrania jakieś pewnie się odbywa. Tak, tu się nasze ta Rada Sołecka. Sołeckie zebrania. I pan im przewodniczy, rozumiem. Tak.
jako przewodniczący. Razem z panią Sołtys. Razem z panią Sołtys, no właśnie. I rządzi kobieta w tych wycinkach. Młoda kobieta. Młoda. Ile ma wiosen? Młoda. No, kobieta. Nie będę zdradzał. Aha, kobiety nie chcą, kobiety nie chcą. Że młoda. Że młoda, wystarczy. Idziemy trochę tu ciemno, mamy tu jakieś światło, bo nie będziemy za bardzo widzieli po ciemku. Za chwilę będzie światło. O, teraz już jest więcej. Eksponaty są więcej światła. Bo dopiero co wróciły z tego, z wystawy. Tu są eksponaty, tu są piękne malunki na drzewnie. To też jest po kłocie. To też po pleneru, który jest malarstwo naiwne naszego twórcy. A tu coś od konia jest, widzę. To jest od konia, tak? To jest, jak to się nazywa? Homonto. Tak jest. Homonto, tak jest. Tu naiwne malarstwo naszego tu twórcy z wycinek pana Romana Samorowskiego. Tutaj figurka piękna. I rzeźby wszystkie pana Samorowskiego. Ten Samorowski, tak. Pan Roman Samorowski. I maluje i rzeźbi. I maluje i rzeźbi, to też jest pokłosie. No i macie muzeum starą maszynę do pisania, widzę, zabytkową. I gramofon, i radio. Serenada, czy co to za radio? A kiedyś takie miałem też. To mi na jakąś rapsodię wygląda. No, kiedyś była taka, takie modne były. A gra jeszcze? A tam jeszcze stare telewizory. No widzisz pan, ja też niedawno jeszcze miałem stare telewizory, mogłem panu dodać szmaragd, ja takie... Idziemy zobaczyć te telewizory. No, znaczy nie pójdziemy, bo tam jest daleko, ale widzimy. Stare telewizory są. Ja ostatnio byłem na takim art... Nie są porozstawiane. Konie jeszcze są, ale my sobie to obejrzymy. Dopiero wrócimy. Poprzez kamerę. Tutaj wrzeczono, mamy stare poduszki z haftem kociewskim, tak? To są hafty kociewskie. No i taka szopka, prawda? Szopka ładna. Szopka też jest ładna. Tutaj mamy z psem. To nie jest miejsce szopki. Ale można ją pokazać ją gdzieś do światła bardziej. Te eksponaty przyjechały co dopiero z wystawy Owidzu. Czyli wy plenerowe wystawy robicie? W Grodzisku, tak. Plenerowe. Owidz pod Starym Gardem Gdańskim. Rozumiem. Tutaj mamy eksponaty tutaj różne. Więc tutaj mamy Święty Roch jest i to jest właśnie patron Osieka, Święty Roch tej parafii. Właśnie dzisiaj byłem na mszy w kościele Świętego Rocha. A ta rybka, to pan też złowił tą rybkę? To proszę pana, nie. Pan ryby łapie też, oprócz zbierania grzybów? Akurat tylko tak sobie, naprawdę nie sportowo, tylko rekreacyjnie, owszem. Tak. Czasem. I krowa nawet jest, proszę bardzo. Krowy są też rzeźbione w drewnie i sowa, jak to w szkole musi być sowa i aniołek. A tutaj mamy kącik z narzędziami rolnymi, które to kiedyś używano. A przepraszam pana, a co to za urządzenie jest to? Bo tutaj mamy hebel, to widzimy. A tamto w rogu tu po lewej, co to jest, do czego to służyło? To była magiel. A to był magiel, nie ręczny magiel. Ręczny magiel. Piłka, ramówka. No też, ja jeszcze mam taką nadziałkę. A ten młot do czego służył? Do wbijania palików? Tak, do palikowania krów. Do krów palikowania, no proszę. Taki drewniany młotek, prawda, ale ciężki. Tutaj mamy różne obrazy, a te obrazy z kolei czyje? Też po plenerowe. No i dużo pralek mamy, ale nie automatycznych, jak widać. No, pralki są różne, tary tak zwane. Kiedyś tak się prało i tu były takie narzędzia do prania. No wtedy jeszcze kijankami się wbiło i fajnie to było. Teraz potem, ja powiem tak, kiedy nastąpiła emancypacja kobiet, proszę państwa, to mężczyźni no, musieli zacząć pomagać kobietom w praniu. Ale ponieważ mężczyzna z natury jest leniwy, to wymyślił pralkę automatyczną, żeby kobieta nie zmuszała go do prania ręcznego. I tak w ten sposób nie mamy już pralek tara, tak jak tamte. O, tamte tary tam stoją dalej, jako muzealny eksponat teraz. No a w tym pokoiku to co mamy? Piec kaflowy. O, jest księga wieczysta, proszę bardzo. Księga wieczysta, tutaj są różne wpisy, można się wpisać i wrzeciono stoi. Proszę bardzo, jest wrzeciono. A tu mamy piec kaflowy, który działa? Działa, piec działa. Kustosz mówił tego muzeum, że działa. A tu są wózki dziecięce, najnowsze modele z tamtych lat. No bardzo, takie były wózki.
No tak to wygląda. I tutaj tak, o, proszę Państwa, to jest jakiś rzeźba. Czyja to rzeźba? To jest Wałęsa na wypasie. A to się nazywa, jeszcze raz, jak? Wałęsa na wypasie. A, czyli on też kiedyś pasał, rozumiem. No, tak, no, kiedyś się w życiu różne rzeczy robiło. No i co Pan powie, co tutaj w tej szkatule macie jeszcze? No to jest na dobre datki. Aha, dla... czyli zbieracie na rozwój tej muzealnej działalności. No i to są nasze. Pisze foldery właśnie. No dobra, fajnie. No to by było na tyle. Pokazaliśmy muzeum i co? Zapraszamy. No jeszcze to do tej sali haftów. A, idziemy na hafty. Będziemy patrzeć, jak się haftowało. Kiedyś onegdaj. No to bym pokazał jeden eksponat, nie, co prawda nie za bardzo kociewski, ale bardzo oryginalny. Można zobaczyć, czemu nie? Jest jeżeli trafił, jest coś takiego ciekawego, mamy. Trafił tu do nas eksponat z epoki komunizmu. Co to jest? I tu pana Skutko. Zapytam, do czego to mogło służyć? No nie wiem, tego to ja nie wiem. To w kościele to raczej nie wisiało. A do czego to służyło? No w WC wisiało. Papier, to zamykałem na kłódkę, no bo wtedy no, papier był cenną rzeczą, trzeba było na kłódkę zamykać, prawda? Żeby nie ukradli. Tak. Dzisiaj już tak nie kradną no, papier, dzisiaj to mamy dostęp. Rekwizyt. Relikt z przeszłości. No właśnie, przypomniało mi się. Tak było. No garki kamienne są, ja właśnie ostatnio jeden kleiłem, bo mi pękł, ale jakoś cieknie dalej. Tu jakaś prasa jest, do prasa do czego? Do masła? Ta prasa? Być może do jakiegoś oleju. Wyciskania masła, oleju. Sierp jest, sierpów mamy kilka. Sierp i młoty, nie? To kiedyś było modne. Butelka na robienie wina. Tam mamy jakąś dużą... Murek do kawy chyba trafił tu do nas z jakiegoś statku. A tam to co to jest? Wyżymaczka i co to jest tu po lewej? To jest prasa? Po lewej, tak. To prawdopodobnie wyciskano sok, później przetwarzano. Mhm. No i orzeł jest... Na samogon być może. Orzeł jest i ryby różnego rodzaju. No dobrze, a coś Pan jeszcze miał ciekawego do pokazania? Jakieś hafty? To idziemy do tych haftów. Gdzie te hafty? Tutaj mamy hafty. Czyli tutaj muzeum niby małe, ale rozbudowane tematycznie, można powiedzieć. Proszę bardzo, co to za haft? Jest taka jodła. Jodła. To jest... Czyje jest symbolem jodła? Strój kociewski starszej takiej pani kociewianki już do... Kociewianki starszej. Tak. To jest strój kociewski z charakterystyczną choinką. Choinka, oczywiście choinka. Były w różnych kolorach. Kolory choinek różne były. Tak. Ale tutaj... Tu też pokażę. Tu ma Pan... Przepiękną chustę. Naszej, wyhaftowaną przez miejscową hafciarkę. I kobiety to narzucały sobie. Panią Stefanię Wielińską. Aha, Wielińska. Haft kociewski, Stefania. Proszę Państwa. Piękne. Dzień dobry, tam nawet pisze na tych haftach, proszę bardzo. Dzień dobry. Tak, najzdroższe witaminy mają polskie dziewczyny. Makaty kuchenne. Tak. Takie te tematyczne kuchenne. Więc tutaj mamy na stole wyłożone. Oczywiście. O, a co to jest taka czapeczka? Mogę przymierzyć? To jest szczepiec panny młodej. I co prawda ja nie jestem, chciałem powiedzieć panną młodą, ale to będzie tak, jak to się to zakładało. Tak. No to teraz za pana młodego bym robił, ale no jestem, no to podobne teraz... trochę do tego, jak byłem na Krymie, to takie muzułmańskie mieli nakrycia głowy. No tak, za pannę młodą. Za pannę młodą, tak jest, fajnie. No, widzieliście, jak wygląda panna młoda w wykonaniu czerwonego korsarza, proszę Państwa. No dobrze, jedziemy dalej. Co tutaj jeszcze obrazy są? Smacznego. To też malarstwo chaty z naszej gminy Osiek. A to jest chata taka, wyżej podnieść może, wyżej. O, jeszcze wyżej ją podnieść, bo ja nie na kamerę. O, teraz dobrze. Mamy tą chatę, piękna chata. W stylu kociewskim zbudowana. Chata bodajże z Kasparusa. No ładnie. Kto to namalował? Kasparus. Chata kociewska, Kasparus, wycinki 2012. Irena Gajda ze Skurcza i z Wycinek. Aha, czyli ona mieszka i tu. Czyli mieszka na dwóch nogach, tak można powiedzieć. A tutaj co wisi? Jakieś serwetki, chusteczki? To taka radosna twórczość naszych tutaj młodych kociewianek. Tak? Czyli one się bawią tutaj w takie kółka, mają zainteresowanie i haftują. Przychodzą tutaj i haftują. Bardzo ładnie. Próbują. Tradycje kultywują. O, tutaj
Tradycję kultywują. No dobra, to by było na tyle. Może pan pozaprosi tutaj wszystkich chętnych do tego muzeum. Tak, dziękuję serdecznie za przybycie i sfilmowanie tutaj przez te pięć minutek tegoż naszego obiektu. 5 minut w wycinkach. Tak to można nazwać ten film. Tak, muzeum wycinka. A teraz zapraszam na moją agroturystykę. Pokażę państwu chociaż... Dobrze. Coś ciekawego. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie komisarzu, zapraszam za tę ekspozycję tutaj i za informację o tym, co można zobaczyć w wycinkach. Gmina Osiek. Oprowadzał nas przewodniczący Rady Sołeckiej. Pan? Zenon Usarkiewicz. Okej. Ahoj.